Cześć Darków. Nic więcej nie muszę mówić. Państwo zobaczą. Jest sombrero na głowie. Cześć Darek. Właśnie, nawet jakbym nie miał nic do powiedzenia, to chociaż mogę się pokazać. Kiedy ostatni raz byłeś w Meksyku? Wiesz co, to już dosyć dawno, bo tak się złożyło rodzinę, że mój syn zaczął przyjeżdżać do mnie, ponieważ zaczął przyjeżdżać na miesiąc, bo ja już nie miałem tyle wakacji, żeby jeździć za wizytą do Meksyku. A czy uważasz w ogóle, Darek, że to jest dobre losowanie dla nas, że trafiliśmy na Argentynę, trafiliśmy na Meksyk, no i na Arabię Saudyjską, gdzie wiemy, jak to z tymi drużynami, outsiderami, to często nam się wydaje, że jest łatwo, a później w praniu wychodzi zupełnie inaczej. No tak, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to myślę, że dobrze trafiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o Argentynę i Meksyk, to już znacznie gorzej. Ostatnio czytałem taką ciekawą wypowiedź Mario Kempesa, który już po raz pierwszy od bardzo wielu lat ta drużyna utraciła taką Messi zależność. To znaczy, że w tej chwili Messi już jest piłkarzem u stołu, który jeszcze tej drużynie może dawać pewną nieprzewidywalność, ale już nie będzie tak, że idzie do niego i nikt inny nie bierze odpowiedzialności za tą drużynę. Przypomnijmy, że Argentyna zakończyła kwalifikacje bez porażki, a w Ameryce Łacińskiej, szczególnie te wyjazdowe mecze, są bardzo trudne. Potrafiła pokonać Urugwaj na wyjeździe, potrafiła wygrać z Chile na wyjeździe, dawała sobie radę znakomicie, także naprawdę mają teraz, wydaje mi się, lepszą drużynę niż 4 lata temu w Rosji mieli. Natomiast co do Meksyku, mam trochę mieszane uczucia. Z jednej strony ten Meksyk ciągle jest krytykowany, bo to przypomnijmy, że w naszej grupie będzie takie argentyńskie starcie, argentyńskiej myśli szkoleniowej, bo Meksykanów prowadzi Tatar Martino, tak. Gerardo Martino, tak, Tata Martino, czyli argentyński trener, który zasłynął z prowadzenia Barcelony. Zresztą no, zasłynął, to może źle powiedziane, bo wielkich rzeczy nie zdziałał. Natomiast Meksyk krytykowany, ale od 1994 roku ta drużyna Meksyku zawsze na mundialach wychodzi z grupy. To 7 kolejnych mundiali i z kimkolwiek ci Meksykanie by nie grali, jak na trudnych przeciwników z Europy by nie trafili, zawsze z tej grupy wychodzą. No i klucz będzie polegał na tym, żeby przerwać tą passę Meksykanów. A jak sobie przypomnimy mecze Polska-Meksyk, to 3-1, gdzie były prezes Zbigniew Boniek strzelał gola w 78 roku w Argentynie i Polska wygrała. To było ostatnie zwycięstwo Polaków z Meksykanami. Od tamtej pory czekamy. No i mam nadzieję, że się kiedyś doczekamy. A według ciebie, Darek, to jest atut, że akurat pierwszy mecz gramy 22 listopada właśnie z Meksykiem, a więc gdzieś no, na świeżo przystąpimy, bez kontuzji, bez marudzenia, że kogoś coś boli. No, miejmy nadzieję, że to nie będzie ten klasyczny mecz o wszystko, tak, znaczy ten klasyczny mecz kluczowy, po którym będziemy grali już tylko o wszystko i o honor. Meksyk jest na pewno zespołem w zasięgu Polaków. Przede wszystkim w mentalnym zasięgu Polaków. Oni grają znakomicie kombinacyjnie i na pewno będą rywalem, który będzie wygodny dla takiej drużyny jak drużyna Michniewicza. Paradoksalnie mógłby być niewygodny dla takiej drużyny, jak chciał, żeby wyglądała reprezentacja Paulo Sousy, bo on chciał, żeby Polacy dominowali. Michniewicz nie ma takich aspiracji. Meksykanie na pewno będą przy piłce i może tak jak Szwedzi pozwolą się skontrować. I jeden mecz, myślę, że czas, by Polska zaczęła mundial no, troszkę inaczej niż te, które mamy w pamięci. Z tego, co mówisz, można wywnioskować, że raczej w roli faworyta takiego zdecydowanego naszej grupy stawiasz Argentyńczyków. Taki murowany faworyt, czy tu coś się może wydarzyć? Nie, myślę, że może się wydarzyć oczywiście, bo jak spojrzysz na mecze Meksykanów z Argentyńczykami, to tym Argentyńczykom bardzo trudno idzie w meczach z Meksykiem, no ale to oczywiście dla nas żadne pocieszenie, bo my byśmy chcieli wygrać z Meksykiem na początek, a potem to już niech ten Meksyk się tam boryka ze swoimi meczami z kolei o wszystko i o honor. Natomiast nie jest Argentyna poza zasięgiem ani Polski, ani Meksyku.
No niestety szczególnie Meksyku nie jest poza zasięgiem. Powiedzmy, Darek, że włączamy Cię do sztabu szkoleniowego trenera Michniewicza. Masz rozpracowywać właśnie tych rywali, Argentynę i Meksyk. Ale masz odpowiedź dać w ciągu 3 minut, jak ugryźć i jednych, i drugich. Co by usłyszał od Ciebie trener Michniewicz? Wiesz co, myślę, że paradoksalnie to są rywale, którzy z jednej strony gwarantują naprawdę super mecze, no bo tak jak mówiłem, im piłka nie będzie przeszkadzać, oni będą chcieli dominować, oni będą chcieli kreować. No starcie Messiego z Lewandowskim, to już trener Michniewicz wspominał, wygląda niezwykle atrakcyjnie od strony medialnej, marketingowej i sportowej, więc myślę, że nie są to rywale anonimowi, nie będzie takich, powiedzmy, tak jak jechaliśmy do Rosji, ten Senegal nam się wydawał taki spokojnie do ugryzienia, potem już będzie z górki, my jedziemy po medal. Może teraz zachowamy więcej przytomności umysłu, bo już się sparzyliśmy kilkakrotnie. I zachowamy skromność i umiar, i myślę, że to może być klucz, bo Meksyk ma piłkarzy lepiej wyszkolonych, oczywiście lepiej operują piłką, ale wielokrotnie się zdarzało, że te Barcelony, w cudzysłowie oczywiście, czy te drużyny, które właśnie uwielbiają dominować, które stawiają na posiadanie, często były sprowadzane na ziemię przez drużyny pragmatyczne, aby reprezentacja Polski jak najmocniej ciążyła w stronę takiego futbolu, jak gra, no żeby nie używać wielkich słów, ale może, a niech tam użyjmy wielkich, taka jest sytuacja, jak Chelsea na przykład, tak, albo jak te zespoły, które nie tracą dużo goli. Przypomnijmy, że kluczem do sukcesu drużyny Nawałki było to, że ta drużyna nie traciła goli we Francji na Euro 2016. Dwie bramki stracone w całym turnieju i to był absolutny klucz. I niech u Michniewicza to będzie również kluczem. Darek, czy... przepraszam. Psujmy, bo będzie co psuć. Niech się Argentyna, niech się Meksyk martwi o to, jak uczynić te mecze płynnymi i pięknymi. My to zepsujmy, niech będzie brzydko i grajmy dalej. Argentyńczyków nikomu nie trzeba przestawiać, natomiast czy w Meksyku byś wymienił kogoś poza Edsonem Alvarezem, to jest taki defensywny pomocnik z Ajaxu i kolegom naszego Zielka z Napoli, Irving Lozano. To jest chyba najwyżej wyceniany piłkarz całego Meksyku. To jest prawoskrzydłowy wyceniany gdzieś na 35 milionów euro. Wiesz co, na pewno defensywny pomocnik Atletico Madryt, który jest Hector Herrera, tak? tak, Hector Herrera, niesamowitym pracusiem, co w takiej drużynie jak Meksyk jest absolutnie kluczowe, bo piłkarze meksykańscy, to pewnie nam się nie bardzo mieści w głowie, ale piłkarze meksykańscy, oni mają w sobie bardzo rozbudowany gen gwiazdorski i to jest też coś, co może Michniewiczowi pomóc. Oni generalnie bardzo lubią się widzieć z perspektywy graczy, którzy zupełnie bez kompleksów spoglądają na Argentynę, na Brazylię. Liga Meksykańska bardzo silna, w której bardzo wielu dobrych Argentyńczyków gra i grało. Bogata, silna. No i generalnie oczywiście defensywny pomocnik, tak pracowity jak Herrera, on bardzo dużo tej drużynie daje, ale takich walczaków jak on, oni tam zbyt wielu nie mają. Tutaj Polska może mieć nadzieję na przewagę, to znaczy pod względem waleczności, siły, oczywiście warunków fizycznych. Ja pamiętam taki mundial, na którym Meksykanie, którzy zresztą wyszli z grupy potem, grali w grupie z Włochami i w grupie z Norwegią. I pierwszy mecz z Norwegami przegrali. Pamiętam, byłem wtedy w Meksyku i mówiły do mnie tam takie osoby postronne, które, jak wiemy, w czasie mundiali się bardzo włączają w dysputę i mówią: O Boże, jak z takimi wielgachami można wygrać? No więc niech zobaczą tych wielgachów w osobie Lewandowskiego, którego oczywiście znają i którego będą się bali przede wszystkim, ale również innych polskich piłkarzy. Siła fizyczna powinna być naszym atutem i mam nadzieję, będzie.
Darek, nie zajmujemy Cię już, bo coś czujemy, że po tym Twoim wykładzie to rzeczywiście selekcjoner Michniewicz może przyzadzwonić. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Do zobaczenia, pozdrawiam Trzymaj się, serdecznie. cześć. Uchylam sombrero.